Chcecie, żeby wasze zdjęcia przyciągały uwagę i zdobywały więcej lajków? Powiem wam, jak to zrobić. Zapraszam! Cześć, nazywam się Hugon Czajkowski i przygotowałem dla was 6 prostych porad, dzięki którym na zdjęciach będziecie wychodzić jak zawodowi modele. Porada pierwsza. Światło. Bez światła nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego zdjęcia, bo będzie ciemno i nic nie będzie widać. Ale żarty na bok. Chcecie być równo, dobrze oświetleni, bez żadnych ostrych cieni na waszej twarzy. No, chyba że robicie jakieś artystyczne zdjęcie, ale chyba nie dlatego dzisiaj tutaj jesteście. Znajdujemy się w pomieszczeniu. Jakiego światła tutaj unikać? Centralnie z góry, ponieważ stworzy ostre, nieprzyjemne cienie na naszej twarzy. W takim razie, jakiego światła szukać? Takiego, które dobrze, równo oświetli naszą twarz. Gdzie je znaleźć? Na przykład przy oknie. Jeżeli staniemy twarzą do okna, to będziemy równomiernie, dobrze oświetleni. Kiedy staniemy bokiem do okna, wtedy połowa naszej twarzy będzie dobrze oświetlona, a na połowie pojawi się cień. Jeżeli staniemy tyłem do okna, to tło będzie jasne, a nasza twarz wyda się zbyt ciemna. Dlatego ustawiajmy się przodem do okna. A skoro ruszyliśmy już kamerę z miejsca, to wyjdźmy na zewnątrz. A jak to wygląda na zewnątrz? Jeżeli w tym wypadku ustawimy się twarzą w kierunku słońca, to na naszej twarzy pojawią się mocne prześwietlenia, które wyglądają nieestetycznie i których chcemy unikać. Do tego będziemy marszczyć brwi i wykrzywiać twarz, broniąc się przed ostrym słońcem. Jeżeli ustawimy się bokiem lub tyłem do źródła światła, to znów pojawi się problem, który pojawiał się w wypadku okna w pomieszczeniu. Jak sobie z tym poradzić? Musimy znaleźć jakieś równomiernie, dobrze zacienione miejsce. Takiego miejsca szukamy po to, żeby cała nasza sylwetka była równomiernie oświetlona. W tle mogą znajdować się plamy światła, to nie ma aż tak dużego znaczenia. Wiecie już, jak znaleźć odpowiednie światło? Porozmawiajmy teraz o perspektywie. Kojarzycie na pewno zdjęcia robione z takiej perspektywy. Wygląda się na nich niekorzystnie, poszerzają naszą twarz, powodują, że pokazujemy drugi czy nawet trzeci podbródek, który ja aktualnie zasłaniam brodą. Jak sobie poradzić z tym problemem? Musicie podnieść obiektyw trochę do góry, mniej więcej na wysokość waszego wzroku. Od razu lepiej, prawda? Jeżeli odsuniecie jeszcze trochę aparat od siebie, to wyjdziecie jeszcze korzystniej. Możecie także spróbować zrobić zdjęcie trochę od góry, tylko pamiętajcie, żeby za obiektywem nie podążać tylko wzrokiem, ale także podbródkiem, lub trochę od dołu. Tutaj sytuacja z podbródkiem jest analogiczna. A jak to wygląda w przypadku całej sylwetki? Tutaj też unikamy perspektywy bardzo mocno z dołu i bardzo mocno z góry, ponieważ zaburza proporcje naszej sylwetki, ale możemy sobie z tym radzić przez ustawienie naszego ciała, co prowadzi nas do punktu trzeciego, czyli jak ustawić się do zdjęcia. Przede wszystkim nie stójcie sztywno na dwóch nogach, jak na kołkach wbitych w ziemię. Rozluźnijcie się trochę, przerzućcie ciężar ciała na jedną lub na drugą nogę. Możecie przykładowo odwieźć prawą nogę trochę do przodu i w bok. Możecie zrobić to samo też z lewą nogą. Pomóc wam może obrócenie się pod kątem 45 stopni do obiektywu. Czy to w prawo, czy też w lewo. Zwróćcie tylko uwagę na to, żeby wasze stawy nie nakładały się na siebie. To znaczy, żeby przykładowo jedno kolano nie zasłaniało drugiego. Co zrobić z rękoma? Możecie włożyć ręce do kieszeni. Możecie włożyć do kieszeni także sam kciuk. Możecie rozsmarować niewidzialny krem między dłońmi. Jeżeli macie jakiś zegarek, sprawdźcie, która jest godzina. Poprawcie mankiet od koszuli. Obraźcie się na kogoś. Lub przypomnijcie sobie, że właśnie ugryzł was komar. Ok. Wiecie już, co robić z rękoma i z nogami, gdzie macie patrzeć wzrokiem. Jeżeli ustawiliście ciało pod kątem 45 stopni w prawo do aparatu, to możecie patrzeć w tym samym kierunku, w którym ustawiliście wasze ciało. Możecie także spojrzeć prosto w obiektyw. Lub w przeciwnym kierunku. Skoro zaczęliśmy już mówić o naszej twarzy, to jaką minę powinniście mieć? Możecie się na przykład uśmiechnąć, tylko ważne, żeby ten uśmiech był szczery. To znaczy, nie uśmiechajcie się samymi ustami, bo wygląda to sztucznie, ale uśmiechajcie się też oczami. Możecie sobie przypomnieć jakąś fajną chwilę z waszego życia, niech to będą prawdziwe emocje i prawdziwy uśmiech. Możecie też mieć jakąś poważną minę. Lub zacząć się wygłupiać.
Wszystko zależy od kontekstu, od formy zdjęcia i od sytuacji, w której się znajdujecie. Radzę też poćwiczyć jakieś miny w domu przed lustrem lub przed obiektywem aparatu. Sprawdźcie, który profil jest dla Was korzystniejszy. Zobaczcie, czy lepiej wyglądacie, kiedy trochę pochylacie podbródek lub kiedy go podnosicie. U każdego może wyglądać to inaczej, także sprawdzajcie i testujcie. Okej, wiecie już, jak pozować do statycznych zdjęć, a jak do tych w ruchu? Przede wszystkim nie udawajcie, że idziecie gdzieś w miejscu, bo wygląda to sztucznie i nienaturalnie. Pójdźcie w jednym kierunku razem z fotografem, zróbcie to powoli, tak żeby zdążył Wam zrobić zdjęcia. Róbcie to naturalnie. Stosujcie zasady, o których mówiliśmy wcześniej, to znaczy zróbcie coś z rękoma, spójrzcie w prawo lub w lewo. A jeżeli ten krótki spacer Was zmęczył, to możecie oprzeć się o jakąś ścianę. Podczas opierania się o ścianę pamiętajcie o tych zasadach, o których mówiliśmy wcześniej. Zróbcie coś z mankietem, poprawcie sobie koszulę, spójrzcie w prawo, w lewo. Jeżeli oparcie się o ścianę nie jest dla Was wystarczającym odpoczynkiem, to usiądźcie. Kiedy już siedzicie, pamiętajcie, żeby przesunąć się do krawędzi i pochylić trochę w stronę obiektywu. Dzięki temu nasz torz nie będzie od niego daleko i poszerzy się, co podkreśli naszą siłę i męskość, co wydaje mi się w wielu przypadkach jest wskazane. Wiem, że ostatnio men's spread jest modny, ale co robimy z nogami? Też je różnicujemy. Na przykład podciągnijcie jedną pod siebie, a jeżeli macie jakiś murek, o który możecie się oprzeć, to wykorzystajcie go. Porada czwarta. Tło. Na zdjęciu możecie wyglądać fantastycznie, ale jeżeli tło będzie niekorzystne, no to zdjęcie będzie do wyrzucenia. Nie mówię od razu, że macie lecieć na Wyspy Kanaryjskie. Po prostu znajdźcie jakąś ciekawą ulicę lub ładny, zadbany park w Waszej okolicy. To w zupełności wystarczy, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, żeby na zdjęciu nie występowały jakieś nieestetyczne obiekty. Jeżeli wykonujecie zdjęcia w jakichś turystycznych lokalizacjach, no to pamiętajcie, że inni też będą tam robić zdjęcia i będą patrzeć się na Was, kiedy Wy te zdjęcia wykonujecie, ale kompletnie nie powinno Wam to przeszkadzać. A teraz wróćmy do studia. Porada piąta. Filtry. Dzięki niewielkiej obróbce kolorystycznej możecie dodać swojemu zdjęciu drugiego życia i zdjęcie 5x10 zamienić w prawdziwe dzieło sztuki. Niekoniecznie namawiam Was do zmian swojej sylwetki czy twarzy w Photoshopie. No chyba, że akurat polecieliście na wakacje marzeń, wyszedł Wam pryszcz na środku czoła, wtedy okej. W innych wypadkach naprawdę nie macie się czego wstydzić, nikt z nas nie jest idealny i trochę więcej pewności siebie. Porada szósta. Inspirujcie się, przeglądajcie zdjęcia znanych osób czy Waszych znajomych, patrzcie w jakich miejscach zrobili zdjęcie, jak pozują do tych zdjęć. Możecie wejść na przykład na mojego Instagrama, serdecznie zapraszam, i zobaczyć, czy coś Wam się spodobało. Jeżeli tak, śmiało naśladujcie, inspirujcie się, szukajcie, czerpcie i działajcie! To już wszystkie rady, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam pomogą, bo to, że musicie dobrze wyglądać, mam nadzieję, że wiecie już z innych filmów na tym kanale. Dzisiejszy odcinek prowadziłem Wy. Zapraszam na moje social media, na Instagrama i na Facebooka. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału. Trzymajcie się, na razie.